Czym jest szczęście, moi drodzy? Szczęście to właściwie dla każdego będzie absolutnie coś innego. Ja ostatnio zaczęłam właściwie odkrywać to, że im spokojniejsza jestem, tym szczęśliwsza jestem. Im więcej mam czasu dla siebie, im bardziej mam czas dla moich bliskich, im więcej czasu spędzam w naturze, tym ja szczęśliwsza jestem. I nie wiem, czy ty masz podobnie, może tak, może nie, ale ja zaczęłam autentycznie planować w kalendarzu taki czas. Zaczęłam planować w kalendarzu to, co będę robić po pracy. Zaczęłam planować w kalendarzu to, co będę robić w weekendy. I nie jest już to przesiadywanie przed telewizorem i oglądanie popularnego, czerwonego z kanału, za który płacimy. Stwierdziłam, że wolę inwestować w swoje doświadczenia. Stwierdziłam, że wolę inwestować mój czas, który jest najważniejszym zasobem, ponieważ nie możemy go odzyskać i jest właściwie, wiele osób mówi, najcenniejszą walutą. Więc postanowiłam ten czas inwestować w rzeczy, których nie będę żałować. A wiem, że nie będę żałować siedzenia w słońcu, wiem, że nie będę żałować siedzenia nad strumykiem, wiem, że nie będę żałować wyjazdu z bliską osobą, wiem, że będą to właściwie moje najpiękniejsze wspomnienia na wiele lat. No i teraz chciałam ci trochę powiedzieć o tym, że my na co dzień mamy właśnie ten wybór. I w momencie, w którym nie zaplanujemy sobie takiego wyboru, to właśnie to życie nam się w jakiś sposób... jak to powiedzieć? No tak rozwala, tak po prostu nam przecieka to życie wtedy przez palce i ten czas nam tak przecieka przez palce bez dobrego planu i bez jakby takiego świadomego zrozumienia swoich własnych wartości, czyli tego, czym ty emanujesz w życiu i co ty tak właściwie w tym życiu chcesz. Ja przez ostatnie wiele miesięcy poświęciłam ogromnie dużo czasu na odgracanie mojej przestrzeni, bo już więcej nie chciałam być niewolnikiem rzeczy, nie chciałam, żeby te rzeczy mnie trzymały w życiu, chciałam uzyskać więcej wolności, więcej swobody i więcej czasu dla siebie. I to mi się właściwie udało, bo widzę, że przez ostatni rok mojego minimalizmu wyrzuciłam przynajmniej, mi się wydaje, 60% rzeczy, albo oddałam, albo sprzedałam. I te rzeczy właściwie nigdy w moim życiu nie były potrzebne. I zaczęłam doceniać tak naprawdę siebie nie przez pryzmat rzeczy, które mam. One przestały jakby mnie wartościować jako osobę. Zaczęłam doceniać siebie, przez swoją twórczość, przez swoje emocje, przez to, jaka jestem. Przestałam swoją wartość opierać na tym, co mam. A zaczęłam moją wartość opierać o to, jakim człowiekiem jestem. I jest to, mi się wydaje, bardzo duża, zdrowa zmiana w moim życiu. Taka całkiem wartościowa, dająca mi dużo takiego spokoju i ciepła w sercu, jak o tym sobie myślę. Pięknie. Ale wracając właśnie do tego szczęścia, jeżeli odkryłam, że rzeczy nie są dla mnie szczęściem, że ostatecznie ja rzeczywiście czuję jakiś wyrzut dopaminy w ekscytacji, radości, w momencie, w którym ja odbieram tą nową paczkę albo w momencie, w którym ja płacę kartą za tą cudowną nową, powiedzmy, sukienkę, widzę, że ta ekscytacja znika. Znika w kolejnych miesiącach i ta sukienka za każdym razem przestaje być dla mnie już atrakcyjna. To jest Giewont. Piękny widok na niego. Więc zrozumiałam, że to nie sukienka jest atrakcyjna, tylko ja w tej sukience i bez mnie ta sukienka nic nie znaczy. I teraz jakąkolwiek szmatę bym włożyła na siebie, mógłby być to wielki worek. Cały czas to ja będę w tym worku. Moja pewność siebie, moja samoocena na mnie. To nie o to chodzi, że chcę chodzić w jakimś wielkim, szarym worku. Chodzi mi o to, że praca nad swoim poczuciem wartości, nad tym, co my mamy w środku, jest dużo ważniejsza niż praca na przedmioty, które później kupujemy. Ja zrozumiałam, że dla mnie to nie jest szczęście. Być może
ty masz inaczej, to jest okej. Ja po prostu chciałam się tutaj podzielić właściwie tym swoim doświadczeniem. Okazuje się, że to jest ciekawe, że wszystko, czego ja bym chciała, to już właściwie mam, bo to, co ja bym chciała, to widok na góry, to, co ja bym chciała, to chodzenie w strumyku, to, co ja bym chciała, to chodzenie boso po trawie, to, czego ja do szczęścia potrzebuję, to świadomego spędzania czasu właśnie w naturze, a to są rzeczy poniekąd darmowe. To nie są rzeczy, które sobie jesteśmy w stanie wejść do sklepu i kupić. I to są rzeczy związane z naszym czasem. A ten czas możemy mieć, jeżeli wybierzemy, żeby go mieć. Jeżeli na przykład wybierzemy, żeby mniej pracować, jeżeli jest taka opcja, a więcej czasu właśnie poświęcać na nasz świadomy i pełny odpoczynek. I ja to poniekąd właśnie zaczęłam robić. Czuję się z tym zdecydowanie fajniej, zdecydowanie lepiej. Najlepszy dzień mojego życia. Nie wiem, czy rozumiesz tą koncepcję. To jest najlepszy dzień mojego życia, bo jest dzisiaj. I dzisiaj mogę go maksymalnie wykorzystać. Dzisiaj mam wpływ na wszystko. Dzisiaj mogę się na maksa cieszyć tą chwilą. Mogę wyrażać wdzięczność za tą całą, za to całe piękno, za tą całą obfitość, którą po prostu daje ten świat i to życie. Za to, że mogę chodzić po strumyku. To jest najlepszy dzień mojego życia. Ten dziś. Ten teraz. Ten w tym momencie. I te moje treści gdzieś tam dookoła ostatnio zaczęły też pokazywać, mi się wydaje, to, ale czasami warto usiąść i właśnie zrobić takie podsumowanie, żebyś ty też rozumiał, co ja w tym momencie tutaj pokazuję, bo pokazując odgracanie balkonu, pokazując tą decyzję, że nie kupuję nowych dodatków do mojego balkonu, tylko wszystko staram się urządzić, korzystając z rzeczy, które już mam w domu, ja sobie kupuję więcej swobody i ja sobie kupuję więcej czasu, bo nie muszę pracować na te rzeczy. Podjęłam decyzję też ostatnio o większej ilości publikacji na YouTube. Po pierwsze, dlatego, że właśnie planuję przejść w 100% na dochód z YouTube'a. Nie wiem, czy to wyjdzie w tym momencie, mam taką nadzieję, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączysz do wspierających mój kanał, bo to na pewno szybciej mi to umożliwi. Ale zdecydowałam, że chcę prowadzić właśnie tą karierę internetową. Przede wszystkim właśnie dla swojej własnej wolności, bo moim wielkim marzeniem jest mieszkanie w zupełnie innym miejscu na świecie, ale no trzeba na to najpierw zapracować i zdaję sobie sprawę z tego, że pieniądze są ważne, pieniądze są naszym zasobem, pieniądze są czymś, z czego możemy korzystać, ale po prostu chcę zachęcić Ciebie do tego, żeby patrzeć 4 razy, zanim wydasz jakieś pieniądze i naprawdę dogłębnie zastanowić się, czy ja tego potrzebuję, czy to na pewno jest coś, co ja muszę kupić, bo książkę mogę wypożyczyć, bo sukienkę mogę mieć starą, albo kupić przynajmniej używaną i tańszą, bo rzeczy materialne ostatecznie stoją w naszym mieszkaniu, a nasze doświadczenia są właściwie poza tym mieszkaniem, są w miejscu, do którego musimy dotrzeć i na to potrzebujemy pieniędzy, są w czasie, który musimy mieć, a mamy czas w momencie, w którym mamy jakieś zasoby na wykorzystanie tego czasu, w sensie jeżeli mamy jakieś pieniądze. Trochę się zakręciłam tutaj, ja mam nadzieję, że to jest w jakiś sposób zrozumiałe, bo nie chcę. Jakby czuję wartość pieniądza i czuję to, że te pieniądze rzeczywiście są potrzebne w życiu, tak? I nie ma nic wstydliwego w tym, że chcesz zarabiać pieniądze, bo ja też chcę zarabiać pieniądze i zarabiam pieniądze i czuję, że to jest okej. I że można jakby chcieć żyć w obfitości finansowej i to jest dobre i to jest fajne, ale jednocześnie szanować te pieniądze i wiedzieć, że nie wydaję zarobionych
ciężko pieniędzy na jakieś głupoty. Tylko absolutnie szanuję to, co robię. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Koniecznie pamiętaj o subskrypcji tego kanału. I daj mi znać w ogóle, co Ty o tym myślisz, czym dla Ciebie jest szczęście i będę bardzo, bardzo wdzięczna za każdy komentarz na pewno i każdy przeczytam, bo nawet nie wiecie, jak często Wasze komentarze tak naprawdę mi zmieniają myślenie i mi zmieniają realnie życie, bo widzę nagle opinie wielu osób na temat, o którym mówię i często bardzo się utożsamiacie z tym, co ja myślę, ale często też widzę, że okej, ja też mogę jeszcze bardziej się rozwinąć i być może też mogę się pomylić, bo to jest ludzkie. No. I myślę, że tutaj dla mnie przynajmniej tworzenie w internecie jest jakby taką równą drogą, w której możemy iść razem i się inspirować wspólnie, ale ja nigdy nie będę chciała uchodzić tutaj za jakąś właśnie guru, bo ja jestem po prostu Gabrysia. Cudnego dnia Ci życzę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, trzymaj się ciepło, cześć.